Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj robimy so, sobie coś, co od dłuższego czasu nie było na tym kanale, e, czyli czytanie na tydzień czasu dla każdego znaku Zodiaku. Zazwyczaj macie wybór grupy, natomiast wiele z Was pisało mi w, tak naprawdę w mailach, że chcielibyście coś ze znakami Zodiaku, więc będziemy sobie już to robić. Więc tak, czytanie jest słuchajcie na tydzień od 16 stycznia do 22 stycznia, i oczywiście standardowo zaczynamy tutaj od kozioro. Czyli jaka energia dla Was na, na ten nadchodzący tydzień? Dla koziorożców, jaka energia? Okej, okay. dla koziorożców mamy y, energię rycerza Buław. Jest to energia, słuchajcie, bardzo ognista, bardzo dynamiczna. Będzie to tydzień, który. Jest to tak naprawdę tydzień, w którym e, będzie dosyć dużo się działo. Nie będzie można tutaj narzekać, e, jakby też na nudę. Jest to czas, w którym cały czas idziemy do przodu. Energia bardzo szybko nam e, i dni upływają, ten czas bardzo szybko tutaj nam leci. Natomiast jest to piękna energia, która mówi o tym, że ze wszystkim uda wam się tutaj bardzo szybko uporać, że jest to taki czas, kiedy mm, każde zadanie, przed którym będziecie stać, uda wam się zrealizować i to dosyć, właśnie w takim e, bardzo szybkim tempie. Dla niektórych z Was też ta energia może mówić o wcześniejszym wyjściu skądś, na przykład z pracy, albo uda Wam się załatwić różne rzeczy tutaj znacznie wcześniej i będziecie mieć więcej czasu tutaj dla samych siebie. Więc zdecydowanie tutaj widać, że właśnie z czymś szybciej możecie się uporać, coś szybciej uda Wam się załatwić niż planowaliście i będziecie mieć troszeczkę więcej czasu dla samych siebie. Nawet jeżeli będą tutaj, słuchajcie, dni, mmm, gdzie będziecie mieć więcej czasu, właśnie dla samych. Siebie, czyli takie spokojniejsze, to tak czy siak widać, was słuchajcie, cały czas w działaniu, cały czas możecie mieć motywację do tego, aby spróbować coś nowego, aby coś tutaj porobić, aby z czegoś tutaj się wywiązać, więc cały czas będziecie tutaj też znajdować sobie jakieś rzeczy do tworzenia, do robienia. Natomiast w Was jest bardzo dużo pozytywnej energii, która pomoże Wam w tych działaniach, więc tak naprawdę nawet nie będziecie mieli gdzieś tam ochoty na jakiś większy odpoczynek, taki bardziej leniwy, tylko też być może na właśnie jakiś odpoczynek bardziej aktywny. Więc jeżeli chodzi o koziorożców, tak to się pokazuje na ten tydzień i patrzymy sobie co dla wodników na nadchodzący tydzień. Okej, okay, energia cesarza. U naszych kochanych wodniczków jest to taki czas, kiedy możecie bardziej chcieć mieć nad wszystkim kontrolę, możecie bardziej też chcieć wpłynąć na kogoś zachowanie. Pamiętajcie, że nie wszystko yy, można zazwyczaj kontrolować. Nie macie wpływu na zachowanie innych osób, na sytuacje, które bezpośrednio Was też nie dotyczą. Więc tutaj troszeczkę trzeba będzie yy, zrezygnować z takiej nadmiernej kontroli, bo tutaj Wy większej rzeczy będziecie chcieli zrobić po swojemu. Albo też tutaj komuś właśnie pomóc i nakierować na właściwy tor. Natomiast jeżeli ktoś tego nie posłucha, ktoś będzie chciał pójść własną drogą, to tak naprawdę nie martwcie się tym. Wy zrobiliście wszystko, co mogliście, natomiast w tym tygodniu warto odpuścić troszeczkę kontrolę, bo właśnie wy tutaj możecie w tym tygodniu bardzo mocno się na tym skupiać, żeby wszystko było. Jakby szło tak, jak wy chcecie, żeby wszystko było tak, jak wy zaplanowaliście, więc też tutaj jakby troszeczkę warto się odprężyć i mm... Być bardziej elastycznym, tak naprawdę, na sytuacje, które chcą do Was przyjść. Dlatego, że właśnie, jeżeli będziecie tak sztywno trzymać się wszystkiego przez ten tydzień, to nie ma bata, słuchajcie, że jakieś tutaj rzeczy po prostu nie będą wymagać innego czasu, czy po prostu coś się nie poprzesuwa. I u Was właśnie też czuję, że jakaś jedna rzecz może się troszeczkę przesunąć w czasie, coś trzeba będzie zamienić, inaczej zrobić. Nie ma co, słuchajcie, tym się denerwować. Wy tutaj możecie być bardzo takiej silnej, właśnie rządzącej energii. Natomiast, jeżeli coś będzie wymagało, albo powtórki, albo jakieś malutkie zmiany świetnie też sobie z tym poradzicie natomiast tak jak mówię, wy jesteście w takiej bardzo silnej energii gdzie chcecie wszystko kontrolować dookoła warto troszeczkę odpocząć, zrezygnować z tego cały tydzień powinien wam tak naprawdę minąć w bardzo takiej fajnej energii natomiast też uważajcie na jakieś złości, nerwy bo tutaj u was mogą one się właśnie pojawić i tak jak wspomniałam wcześniej, one mogą być związane z tym taką chęcią kontroli zachowań innych lub sytuacji z Tutaj warto skupić się przede wszystkim na sobie, na to, na tym, na co faktycznie macie wpływ i skupić najmocniej na swoich działaniach, na tym, co Wy chcecie tutaj osiągnąć i zrobić, bo jeżeli skupicie się na tym, co Was bezpośrednio dotyczy, to co Wy chcecie mm, dla siebie samych, tak, to tutaj uda Wam się to pokierować naprawdę w fajnym kierunku i tutaj wykorzystać ten tydzień tak naprawdę na maksa, więc... Tego Wam życzę, natomiast trzeba będzie troszeczkę tą energię pozmieniać, czyli tą chęć kontroli na, y, sytuacji z zewnątrz i innych skupić bardziej na tym, co Wy możecie zrobić, ok? Jeżeli nad tym popracujecie, nad tym po prostu tutaj zrobicie taką małą zamianę i skupicie się bardziej na sobie, uda Wam się naprawdę z tego tygodnia wyciągnąć wiele pozytywnych sytuacji. Co tutaj teraz dla naszych kochanych rybek? Co dla rybek? na ten nadchodzący tydzień. Energia, mocy i siły. Niektóre rzeczy mogą, słuchajcie, w tym tygodniu troszeczkę się opóźnić. Niektóre sytuacje w tym tygodniu mogą wymagać troszeczkę więcej czasu, więc też jeżeli coś nie idzie po Waszej myśli, warto troszeczkę odpuścić, nie mówię całkowicie rezygnować, ale troszeczkę odpuścić i pomyśleć, jakie mogą tutaj być przed Wami inne rozwiązania, co możecie innego tutaj zrobić, żeby doprowadzić tą sytuację do końca. Jest to czas, w którym troszeczkę możecie mieć mniej siły Mniej tutaj ochoty i chęci motywacji do zrobienia. Czegoś więcej. Więc, też to jest troszeczkę taki czas, gdzie warto bardzo mocno skupić się na odpoczynku, relaksie. Zadbajcie bardzo mocno u równo, o równowagę. Dla Was w tym tygodniu jest to bardzo ważne, ponieważ yy, może być właśnie dużo takich dni, gdzie jest praca i możecie potem sobie pozwolić na ten relaks. Natomiast, bezpotrzebnie, na przykład, bez potrzeby sobie tutaj na przykład w ten wolny czas wprowadzacie jeszcze więcej obowiązków, myślenia nad czymś, yy, co jest po prostu tak naprawdę zbędne. Więc, tutaj zadbajcie o równowagę. Jeżeli jest w w, w jakimś dniu tutaj więcej pracy zadbajcie o to, żeby pod koniec dnia spędzić ten czas na spokojnie, jeżeli możecie odpuścić i przesunąć jakieś rzeczy na dalszy termin, to je przesuńcie tym bardziej jeżeli macie lekarzy albo jakieś ważne wizyty w bardzo krótkim odstępie czasu i martwicie się, że nie zdążycie faktycznie warto się dopytać, czy ewentualnie można przesunąć to o kilkanaście minut bo faktycznie możecie gdzieś tutaj się spóźnić, I więc tutaj zaplanować coś z wyprzedzeniem, jeżeli możecie Możecie coś przesunąć, to lepiej to przesunąć, jeżeli nie jesteście pewni, czy po prostu tutaj z czymś się zdążycie. No i tak jak mówię, zadbajcie przede wszystkim o równowagę. Będzie Wam to bardzo potrzebne na ten tydzień. Praca, ale też relaks jest tutaj bardzo ważny i też nie narzucajcie sobie na głowę zbyt wiele rzeczy, jeżeli nie musicie. Co dla baranków? Co dla baranków na ten nadchodzący tydzień? Wy macie energię króla monet, jest to bardzo spokojna, przyjemna energia, która mówi o stabilizacji. Jeżeli do tej pory w Waszym domu, w rodzinie, czy też ogólnie w sytuacji życiowej, tak, tutaj był troszeczkę jakiś chaos, niepewne sytuacje, w końcu tutaj w tym tygodniu wszystko się ustabilizuje, będzie spokojniejsze. Więc to jest taki tydzień, gdzie możecie na spokojnie odetchnąć, wszystko jest ułożone, wszystko idzie według planu. Też być może planowaliście jakieś tutaj rzeczy na ten tydzień, musicie coś tutaj zorganizować. Pokazuje się to, że wypadnie to bardzo dobrze. Tym bardziej, jeżeli właśnie stoicie przed prezentacją czegoś, tak, czy tutaj coś musieliście zrobić ważnego, wszystko tutaj dobrze się ułoży. Jest to też, słuchajcie, dobry czas na właśnie finanse i pracę. To są te dwie sfery, które w tym tygodniu mogą naprawdę bardzo w pozytywnej energii przebiegać, gdzie wszystko idzie w swoim tempie, przyjemnie, nie ma o co się martwić, nie ma czym się przejmować. Jest to pozytywny czas, z którego można naprawdę w sferze pracy i finansów bardzo dużo wyciągnąć, i ta pozytywna energia też może przełożyć się na inne sfery. Natomiast głównie u Was widać na ten nadchodzący tydzień, tydzień taki spokój, że możecie odetchnąć, wszystko jest pod kontrolą, wszystko y, idzie w dobrym kierunku, nie trzeba z niczym się śpieszyć. Jest po prostu przyjemnie. Jest to taki czas, gdzie można po prostu usiąść i cieszyć się z tego, co jest dookoła. Też w tym tygodniu tutaj pokazuje mi się jakaś wdzięczność, w szczególności za coś y, konkretnego. Konkretnego. Niektórzy z Was w tym tygodniu mogą zdecydować się na jakiś konkretny zakup, który będzie tutaj dla Was takim bardzo dużym zadowoleniem, więc również dla niektórych z Was coś takiego na ten tydzień mi się pokazuje. Natomiast Wy macie bardzo przyjemną, spokojną, e, ułożoną energię, gdzie wszystko się układa i tak jak mówię, jeżeli mieliście wcześniej troszeczkę jakieś problemy, jakieś napięte sytuacje, ten tydzień jest bardzo spokojny i przyjemny. Co dla byczków. Dla byczków jest, słuchajcie, energia rycerza monet gdzie ten fokus nam tu znikł mamy dla byczków energię rycerza monet, to jest um, pójście w kierunku czegoś nowego ale małymi kroczkami byczki w tym tygodniu mogą um, chcieć spróbować coś całkiem nowego mogą chcieć przełamać jakąś rutynę wprowadzić coś nowego, jakieś nowe pomysły być może właśnie, tak jak mówię spróbować czegoś nowego, pójść w jakieś nowe miejsce lub też poznać jakieś nowe osoby w tym tygodniu wasze serduszko właśnie ciągnie bardziej ku nowemu ku jakby też wybiega bardziej w przyszłość. Warto na tym słuchajcie się skupiać, jakie macie możliwości dookoła i z nich śmiało korzystać. To jest energia, którymi, w której małymi kroczkami idziecie do przodu w kierunku pozytywnej nowej energii, w której wszystko fajnie się tutaj układa. No i na ten, ten, na ten tydzień też słuchajcie, widzę jakieś właśnie tutaj nowe plany lub nowe propozycje, więc jeżeli wpadną wam jakieś nowe tutaj pomysły do głowy, warto je słuchajcie wziąć pod uwagę lub też zapisać. I jeżeli na przykład poczu głęboko gdzieś jakąś ochotę na coś e, czyli nie wiem, na pójście do restauracji, bo na przykład dawno nie byliście to jest idealny, słuchajcie, moment tego, żeby faktycznie za to się zabrać żeby zrobić coś tylko i wyłącznie dla samego siebie, cały ten tydzień pokazuje się w takiej fajnej energii, gdzie wszystko idzie e, pomalutku, wszystko dobrze się układa, no i też tak jak mówię świeża, nowa energia może bardzo mocno Was ciągnąć, ciągnie Was do nowego, e, do właśnie bardziej gdzieś tam przyszłości e, i do nowych jakichś pomysłów Słów, z których warto skorzystać. Zróbcie w tym tygodniu coś dla siebie, małymi kroczkami idziecie w bardzo fajne miejsce. Co dla bliźniąt. Dla bliźniaków mamy energię ósemki kielichów. To jest czas, kiedy warto odpuścić te rzeczy, które nie do końca są dla Was dobre albo zajmują bardzo dużo Waszej energii, a macie na głowie inne rzeczy. W tym tygodniu jakieś inne sfery bardziej takie mm, z obowiązku, czyli może praca, może jakieś obowiązki gdzieś tam w domu, wywiązanie się z czegoś, e, będą wychodzić na pierwszy plan, natomiast ktoś może Was od tego odtrącać, ktoś może wprowadzać jakieś zamieszanie. Nie musi to tylko dotyczyć spraw romantycznych, może to być przyjaciel, przyjaciółka lub współpraca. Pracownicy. Jeżeli czujecie, że ktoś was odciąga od tego, co ważne, od waszej pracy, od waszych obowiązków, od tego, co musicie zrobić, z czego musicie się wywiązać, na razie warto troszeczkę to, ten kontakt ym, odpuścić albo też po prostu tutaj ym, wyznaczyć jakieś malutkie granice. Teraz jest czas, żeby zająć się swoimi sprawami, tym, z czego Wy musicie się wywiązać. Bo może też tak być, że macie swoją pracę, ktoś Was jeszcze dodatkowo poprosi o pomoc, albo w Waszej sferze, nie wiem, miłości, czy ten przyjaźni, czy coś tam w domu się dzieje i po prostu chcecie na tym się skupić, coś tutaj właśnie zrobić, żeby poprawić niektóre rzeczy w swoim życiu, a ktoś może Was prosić dodatkowo o pomoc. To nie jest, słuchajcie, dobry czas na to, żeby... Zajmować się innych sprawami, to jest tydzień, w którym warto zająć się swoimi sprawami. Najpierw uporządkować wszystko to, co u was nie gra, to, co wyczujecie, że chcecie zmienić lub poprawić na lepsze, natomiast innym możecie pomóc w troszeczkę innym czasie. Bo tak jak mówię, ktoś tutaj was może troszeczkę odtrącać. Od tego co jest dla was ważne. Dla malutkiej części z was to mogą być kwestie romantyczne, w których wy potrzebujecie przestrzeni i czasu dla samej siebie, bo na przykład macie więcej pracy w tym tygodniu, a druga połówka cały czas gdzieś tam troszeczkę może manipulować albo też może tutaj wzbudzać w was wyrzuty sumienia. To nie jest czas na wyrzuty sumienia, to jest po prostu zdrowe podejście, że wasze sprawy tutaj są teraz na pierwszym miejscu i musicie się nimi zająć. Więc w tym tygodniu bliźnięta muszą jakby tak naprawdę Tutaj ustalić, co jest dla Was ważniejsze. Czy właśnie Wasze sprawy, czy kogoś sprawy, ale tutaj warto postawić właśnie siebie na pierwszym miejscu, bo to jest dobry czas na zajęcie się swoimi. Swoimi sprawami, a druga strona sobie na spokojnie ze wszystkim poradzi. Więc tutaj będziecie musieli podjąć jakieś decyzje, czy Wy, czy druga osoba. I patrzymy sobie, co dla raczków na ten tydzień dla raczków czwóreczka mieczy jest to czas jakiejś pauzy to jest czas, żeby zwolnić, być może żyliście dotychczas w zbyt szybkim tempie, zbyt dużo u was się działo, zbyt bardzo pędziliście do przodu, jest to energia która mówi o tym, żeby zwolnić, zastanowić się nad kolejnym krokiem, jeżeli macie jakieś problemy, jakieś dylematy coś trzeba rozwiązać, z czymś tr trzeba się uporać, to jest najlepszy czas do tego żeby się wyciszyć i tak naprawdę przemyśleć różne opcje, podejmujcie decyzję na spokojnie, bez Pośpiechu. Każdą rzecz w, waszej, w waszym życiu uda się naprawić, tylko potrzeba więcej do tego czasu albo nowego, świeżego spojrzenia, które przyjdzie do was właśnie wraz z takim spokojem i wyciszeniem. Więc dla raczków jest to taki czas, gdzie trzeba troszeczkę zwolnić, troszeczkę właśnie zadbać o zdrowie, o wyciszenie, o to, żebyście byli też bardziej zrelaksowani, zadbajcie o własny spokój, a dopiero potem bierzcie się za to, co konieczne. To jest też taki czas, w którym, jeżeli nie znacie pewnych odpowiedzi lub nie jesteście pewni, co wybrać, to tak jak mówię, warto się z tym wstrzymać, też nie zamartwiać się o przyszłość, tylko skupić na tym, co tu i teraz. Więc to jest najlepszy czas na to, żeby żyć tutaj tak naprawdę y, każdą chwilą, skupić się na tym, co trzeba zrobić, dobrze też zorganizować swój czas, natomiast w tym tygodniu potrzebujecie znacznie więcej odpoczynku i też wyciszenia. Nie pędźcie do przodu, zwolnijcie tempo. To jest czas, w którym warto właśnie zwolnić i zastanowić się nad Niektórymi kwestiami, a jeżeli nie znacie odpowiedzi na niektóre pytania, to też jest ok. Skupcie się na tym, żebyście po prostu w tym tygodniu byli szczęśliwi i wypoczęci. Też zadbajcie tutaj o sen. Co dla lewków? Co dla lewków na ten nadchodzący tydzień? Dla lewków mamy dziewiątkę mieczy. Jest to tydzień, w którym trzeba będzie zrobić dosyć dużo rzeczy i być może już teraz czujecie taki stres lub napięcie, że w tym tygodniu czeka Was albo coś ważnego, albo dużo rzeczy do zrobienia, do zorganizowania, do wywiązania się. Nie przejmujcie się tą energią, to jest chwilowe jakby troszeczkę takie złudne wyrażenie, bo tak naprawdę jeżeli Wy tutaj podejdziecie do tego ze spokojem, postaracie się wszystko dobrze zorganizować, wszystko uda Wam się dobrze zrobić. Lwy tutaj mogą tak naprawdę troszeczkę za bardzo myśleć nad wszystkim i też wasze myśli mogą troszeczkę więcej cienia sprowadzać na różne sprawy. To jest energia, która mówi o tym, żeby racjonalnie patrzeć na wszystko, co się dzieje dookoła was i racjonalnie to wszystko oceniać, nie błądzić gdzieś tam w myślach, bo wasze myśli mogą was niepotrzebnie nakręcać. Też mogą wzbudzać jakieś sytuacje niepewności, więc tutaj warto się upewnić lub kogoś wprost zapytać, postawić też na dobrą komunikację, zobaczyć takim. Świeżym spojrzeniem na wszystko, ale też takim rozsądnym, na spokojnie, obiektywnym tutaj spojrzeniem na to, dlatego że tak jak mówię, wasze myśli troszeczkę mogą wam tutaj dawać tych cieni, mimo że to tak naprawdę może się to mijać z prawdą. Więc wy w tym tygodniu przede wszystkim oceniajcie sytuację na bieżąco. Jeżeli nie jesteście czegoś pewni, dopytajcie się, jeżeli coś się martwicie, dopytajcie się, jeżeli są jakieś tutaj problemy w kontaktach czy też znajomościach, śmiało porozmawiajcie. Śmiało też mówcie o swoich tutaj potrzebach, bo każdą sytuację w tym tygodniu uda Wam się przepięknie rozwiązać. Tylko tak jak mówię, zapanujcie nad swoimi myślami, bo one tak naprawdę bez potrzeby Was mogą troszeczkę martwić, mogą Was tutaj wzbudzać niepewność. A tak naprawdę to są tylko myśli, których łatwo, których łatwo możecie się tutaj pozbyć. No i też to jest takie złudne, troszeczkę właśnie taka Wasza wyobraźnia może działać aż za bardzo i może Wam tutaj właśnie podpowiadać różne rzeczy, które bardzo mocno mijają się z prawdą, więc oceniajcie sytuację na bieżąco, to jest tydzień, w którym warto właśnie z takim um, taką logiką przede wszystkim na wszystko spojrzeć i na chłodno A więc jeżeli Wasze myśli gdzieś bardzo mocno krążą, to też jest bardzo dobry czas na to żeby się wyciszyć i sprawdzić na to i sprawdzić jakie po prostu tutaj są fakty i na faktach tylko się skupiać i co tutaj dla panien na ten tydzień dla Pani jest energia piątki buław unikajcie różnych konfliktów jeżeli ktoś ma inne zdanie niż Wy, jeżeli ktoś tutaj nawet przed Wami się szarogęsi warto od tego odejść, nie tracić swojej energii, bo jeżeli wejdziecie w te zaczepki jeżeli tutaj będziecie prób próbować też udowodnić swoją rację do niczego to słuchajcie, nie prowadzi tylko do tego, że Wasza energia tutaj troszeczkę mm, zleci tak, i zmarnujecie swoją energię, którą możecie w kreatywny sposób wykorzystać więc przede wszystkim Pan w tym tygodniu, trzymajcie swoje nerwy na wodzy, nie dawajcie się wytrącić z równowagi, zapanujcie nad tymi nerwami, zróbcie coś, co Was troszeczkę odpręży, zrelaksuje tutaj też troszeczkę więcej rzeczy może w Was powodować jakąś taką złość lub poczucie niesprawiedliwości, nie ulegajcie tym emocjom, skupcie się na tym, żeby każdy dzień był tutaj dla Was przyjemny i tak jak mówię, jeżeli czujecie, że ktoś chce Was przekonać do swojej racji, albo czujecie, że ktoś szuka zaczepki, to czasami zignorowanie jest tutaj, czy cisza jest lepszym rozwiązaniem niż wchodzenie w takie zbędne dyskusje, które mogą potem przerzucić się na Wasz cały dzień. Więc to jest tydzień, kiedy warto bardzo mocno kontrolować swoje nerwy, wyciszyć się, zrobić coś tylko i wyłącznie dla siebie, dla relaksu, ale też nie wchodzić w zbędne dyskusje, czy też nie dawać się nikomu tutaj prowokować. Lepiej jak odwrócicie się plecami, pójdziecie w swoim kierunku, zrobicie coś miłego, napijecie się herbaty, nie wiem, kawy, obejrzycie swój ulubiony film, przeczytacie ulubioną książkę. Zadbajcie o samych siebie, o swój komfort psychiczny, o własny spokój i ten tydzień Wam naprawdę mija w bardzo pięknej energii tylko właśnie tym wyzwaniem troszeczkę może być to odwrócenie się i ignorowanie jakiejś zaczepki czy właśnie nie wchodzenie w jakąś dyskusję, bo możecie też chcieć właśnie y, powiedzieć komuś coś ważnego, tak, czy tutaj przekonać do swojej racji, natomiast nie warto, bo tej osoby nie przekonacie, a tylko wejdziecie w jakąś taką negatywną energię, więc skupcie się na tym co przyjemne. Co tutaj dla WAG na ten nadchodzący tydzień? Co dla naszych WAG? Dwójeczka kielichów to jest przepiękna energia, która mówi przede wszystkim o tym, żeby skupić się na współpracy. Jeżeli macie z czymś problem, nie jesteście czegoś pewni, warto tutaj zapytać o radę drugą osobę. Nie starajcie się zrobić wszystkiego. Um... Samemu. To jest czas, w którym warto prosić o pomoc, o jakąś radę. Też to jest słuchajcie dobry czas do kontaktów towarzyskich, ale i też takich romantycznych. Więc tutaj skupcie się przede wszystkim na tych osobach, które są dla Was najważniejsze, najbliższe was, Waszemu sercu. Być może zróbcie coś miłego, jakiś miły gest, miłą niespodziankę ukochanej osobie, czy to przyjaciółce, czy przyjacielowi, jakaś miła wiadomość, czy cokolwiek innego. To jest czas, żeby dzielić się radością, miłością i szczęściem, więc y, to jest dla Was przyjemne, dzień w którym warto skupić się przede wszystkim na kontaktach z innymi ale też na miłości własnej zróbcie coś tylko i wyłącznie też dla samej siebie dzielcie się szczęściem, dzielcie się tą pozytywną energią i tak jak mówię, jeżeli macie jakiś dylemat, nie jesteście czegoś pewni czujecie się z czymś sami warto tutaj szczerze z kimś porozmawiać, otworzyć swoje serce powiedzieć śmiało o tym, co tutaj Was trapi bo druga osoba może Wam tutaj nadać światło na jakąś tutaj sprawę więc jest to piękna energia więc korzystajcie z niej, słuchajcie, w pełni jeżeli chodzi o ten nowy tydzień dla niektórych z Was dla osób poszukujących pracy to może być telefon też zwrotny yy, i rozmowa o pracę dla niektórych z Was co dla skorpionów to dla Skorpionów na ten nadchodzący tydzień, energia księżniczki monet. To jest czas, kiedy warto wszystko na spokojnie zaplanować. W tym tygodniu możecie coś przeoczyć, o czymś zapomnieć, więc na spokojnie do wszystkiego podejdźcie, zapisujcie sobie wszystkie ważne rzeczy, które Was czekają w tym tygodniu i też skupcie się na bardzo takiej rozsądnej energii. Planujcie rzeczy. To też jest dobry czas na oszczędność. Nie jest to dobry tydzień do jakichś większych inwestycji, większych zakupów. To jest. Dobry czas, właśnie na planowanie, oszczędzanie, w szczególności dla osób, które mają jakieś problemy finansowe. Tutaj warto ostrożnie do tego podejść i rozważnie. To jest bardzo spokojna, cicha energia, w której będziecie mieli troszeczkę więcej czasu do zastanowienia się nad różnymi rzeczami, więc tutaj też warto skupić się na tym, co jest dla Was ważne, co chcielibyście zrobić, być może zrobić taką listę. Mm, Jakiś tutaj pomysłów, planów na ten tydzień, czy na kolejne tygodnie, to jest energia wyciszenia. Energia wyciszenia, tworzenia, kreowania czegoś nowego, skupienia się na swoich planach, przyjemny czas, z którego warto korzystać. Natomiast tak jak mówię, tutaj dobra organizacja, wyciszenie, planowanie. No i zapisujcie różne ważne rzeczy, bo możecie coś przeoczyć, pominąć, wykonując jakieś przelewy, też sprawdza, sprawdzajcie kilka razy numer konta czy też właśnie tytuł przelewu, bo coś tutaj może. Możecie się pomylić. To nie jest dobry czas na pośpiech, ale na wyciszenie i na spokojne działanie. W pracy również. W pracy również starajcie się wyciszyć, na czymś skupić, dlatego że łatwo jakieś pomyłki. Więc jeżeli się skupicie, wyciszycie, to wszystko będzie tutaj bardzo dobrze i przyniesie też dobre efekty. I co dla strzelców na ten nadchodzący tydzień? Dla naszych strzelców jest energia królowej Buław. Jest to energia bardzo ognista, która mówi o tym, że tutaj możecie być bardzo pewni siebie w tym nadchodzącym tygodniu. Możecie też czuć większą potrzebę wyrażenia swoich potrzeb, wyrażenia samych siebie, ale też w tym tygodniu fizyczność może wychodzić tutaj na pierwszy plan. Możecie czuć właśnie chęć, jakby Skoczenia na głęboką wodę. Niektórzy z Was mogą właśnie tutaj chcieć więcej fizyczności, i jakichś intymnych chwil z drugą stroną, a single też mogą tutaj właśnie chcieć czegoś nowego, być może jakiegoś romansu, jakichś tutaj takich fajnych spotkań. To jest energia, która ciągnie do wszystkiego co nowe, co przyniesie Wam tutaj dużo takiego, dużo takiej pozytywnej, szybkiej, energicznej. Energii, że tak powiem. I więc tutaj w tym tygodniu będzie Was ciągnąć do wszystkiego, co jest takie troszeczkę też ryzykowne. Natomiast ze wszystkim uda Wam się świetnie tutaj poradzić. Więc tutaj Was będzie ciągnąć do korzystania z życia, do namiętności, do tego, żeby spróbować nowe rzeczy. I tutaj też będziecie znacznie odważniejsi niż w poprzednich tygodniach. Więc też tutaj możecie zdecydować się na jakieś różne spontaniczne decyzje. Spontaniczność w tym tygodniu u Was po prostu wychodzi idealnie. Korzystanie z życia. Też zabawa niektórych z Was może w tym tygodniu czekać, jakieś wyjście, więc korzystajcie z tego w pełni. Jesteście w pięknej energii, bardzo dużej pewności siebie, korzystania z życia, celebrowania życia, próbowania, więc korzystajcie z tej energii najlepiej jak potraficie. Więc tak, to jest słuchajcie, cała tygodniówka dla wszystkich znaków Zodiaków. ja wam życzę wspaniałego tygodnia, wszystkiego co najpiękniejsze. Pozdrawiam Was cieplutko i pa!